Witamy z widzami w dzisiejszym odcinku. Robimy zgadnij, jakim skinem jestem, ale jest to edycja Stumble Guys. Po każdym pytaniu możemy tylko wyeliminować jedną postać i nie możemy zadawać dwóch pytań. Co do płci i co do wykonywanego zawodu. Wszystko będzie składało się z trzech rund, a teraz przejdźmy do rundy numer jeden. Jak możecie zobaczyć, mamy tylko i wyłącznie szare, czyli podstawowe skiny. Szaro-brązowo-podstawowe. Także jeśli chcecie kolejną edycję zielonych skinów, koniecznie zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I Ewele, jako że jesteś dziewczyną, możesz zgadywać, w sensie zadawać mi pytanie jako pierwsze, ale pamiętaj, żeby wybrać pierwsze swojego skina. Właśnie tutaj się teraz skupiałam, nie odzywałam, bo właśnie wybrałam sobie mojego pierwszego skina. Wy już widzicie, jaki on jest, możecie napisać w komentarzu, czy się spodziewaliście tego po mnie. No i dobra, Rafał, mogę zadawać pytanie, czyli ja wybieram z tej planszy. Tylko musisz chwilkę poczekać, bo ja też muszę wybrać skina. I ja w tej chwili wybieram skina, którego macie tutaj. I jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć o jednej zasadzie, że nie możemy zadawać tych samych pytań. Jak to pierwszy zadaje pytanie, ma dużo łatwiej. W takim razie ja mam tutaj fory, bo mam możliwość zadania jakiegokolwiek pytania, oprócz tych dwóch zakazanych. I moje pytanie jest takie, czy Rafał, czy twój skin pomaga ludziom? Czy mój skin, ej, ale to jest 200 IQ. Tylko w zależności, bo na przykład kucharz też pomaga ludziom, bo ich karmi. Żołnierz pomaga ludziom, dlatego że ich broni. Strażak gasi domy. No, niektóre skiny, można powiedzieć, że na pewno nie pomagają, bo na przykład piłkarz czy pomaga ludziom? No, daje im zabawę. Tak, typowo pomagasz ludziom. No nie, na pewno to nie jest strażak, także... Chociaż, ej, no nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie, ale dam na to, że nie pomagam ludziom. Nie pomagam ludziom, jakby co. Jak widzicie, tutaj jest więcej skinów, na przykład ten właśnie, albo ten, ale ja mogę sobie tylko wykreślić jednego. Także tak typowo weźmy sobie może właśnie tego strażaka w czerwonym kasku, ale o tych pozostałych skinach muszę pamiętać tutaj w głowie, także mam nadzieję, że nie zapomnimy się tego. No bo wiecie, im więcej czasu będzie mijać, tym bardziej wszystko będzie się mieszać. A moje pytanie brzmi, czy twój skin ma 10 na t-shircie. Czy jest widoczna 10? Nie, nie jest widoczna 10 i w sumie szkoda, że zadałeś pierwsze to pytanie, bo mogłam ja zadać to pytanie. Dobra, ja mam dobre pytanie. Rafał, wykreśliłeś sobie już osobę? Tak, ja już sobie wykreśliłem, czekam na pytanie. Czy twojemu skinowi widać włosy? Czy mojemu skinowi widać włosy? Tak, widać włosy, bo różne elementy są włosami. Pamiętajcie, na przykład, no nie wiem, no różne elementy są włosami, nie tylko włosy są na głowie. Mogą być na przykład na rękach, o proszę bardzo. Także Ewela, tak, widać włosy. Ej, w sumie ja chyba bez sensu zadałam to pytanie. Chociaż to mogę sobie wykreślić dwa skiny, którym oni tutaj we dwójkę, te dwa pierwsze skiny pomagają, więc i tak eliminacja ich, ale tu są ci marynarze, ale oni nie mają włosów, także obydwu ich sobie w głowie tutaj wyeliminuję, a na wykreślance na planszy wykreślę jednego. Ewela tutaj zadała co dopiero pytanie, czy mój skin może pomagać ludziom. To ja teraz zadam pytanie, czy twój skin może dawać ludziom rozrywkę? Czyli na przykład pływa, gra w piłkę, biega, wspina się. Nie daje żadnej rozrywki, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. No ja muszę tutaj wykasować tego Ronaldo z 10. I tutaj jest też, no będę pamiętał po prostu, chociaż, no dobra, 10 plus piłkarz, proszę bardzo, eliminacja. Ewela, twoje pytanie teraz. Rafał, a wiesz, że przed chwilą zadałeś pytanie, czy ma 10, ja ci powiedziałam nie, więc powinieneś zapamiętać to i już go automatycznie wykreślić? Z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie bardzo wiedziałem, kogo mam teraz wykasować, więc wolałem, żeby wykasować jego i mieć taką czystą głowę. Dobra, ja już wiem tyle, że twój skin nie pomaga ludziom, że ma włosy, ale teraz pytanie, czy on ma włosy do ramion? Czy mój skin ma włosy do ramion? Czyli tak naprawdę pytasz Ewela o płeć, co jest zakazane. Nie. Ale dobre, jako że to jest pierwsza runda, później tego nie będzie można. Tak, ma włosy do ramion, czyli no można powiedzieć, że jest kobietą z góry, no nie? Dobra, czyli lecimy tutaj z kobietkami. Czyli tutaj ma do ramion, nie pomaga ludziom. Tutaj ma do ramion, nie pomaga. Tutaj pielęgniarka pomaga. Pomaga ta taka babeczka w kapelutku i ta, czyli czyli ma do ramion, tak? Tak jest, ma do ramion. I teraz Ewela, moje pytanko brzmi w ten sposób. Czy twój skin ma jakąś zawieszkę na szyi? Czyli na przykład chustę, albo chusteczkę taką zawiązaną. O, to jest dobre pytanie. Nie ma i ja tutaj sobie wykreśliłam, bo nie dałeś mi jeszcze dokończyć piłkarza. W sumie nie widziałam kogo, więc po prostu losowego typka wykreśliłam piłkarza. A moja mój skin tutaj nie ma. Okej, czyli ja sobie wykreślam po prostu żołnierza, bo on na pewno nie ma. Więc no trzy skiny mamy wyeliminowane i już powoli chyba dążę do tego, żeby zgadnąć i wygrać. Mówisz? Ja mam raz, dwa, trzy. Między tymi czterema skinami się tutaj
Wiem! Czy twój skin ma czarne, ciemne włosy, czy jasne? Ciemne, czy jasne? No, czy ma ciemne? Jasne to są blond, ciemne to już są od brązowych, więc Ewela... W sensie od takich ciemnobrązowych. Więc Ewela, mój skin ma w sensie nie jasne, a ciemne włosy. Akurat mam jednego z jasnymi, także jego sobie skreślam. Dobrze, teraz moje pytanie jest takie, czy twój skin ma włosy, czyli włosy na twarzy, czyli czy ma włosy, czy ma wąsy oraz czy ma brodę, w sensie te włosy takie widoczne na twarzy. W sensie obłosienie jakieś oprócz włosów na głowie, tak? Dokładnie tak. No to nie ma. No to w takim razie ja mogę sobie tutaj na pewno tego gościa ze świeczką wykasować. No nie wiem, którym skinem jest Ewela, nie mam pojęcia. Teraz zadam może takie pytanie, czy twoja postać ma okulary? Czy moja postać ma okulary? No, proszę państwa, ma okulary, ale no ty jeszcze nie wygrałaś, bo na razie cię odpowiedziałem tylko, czy ma ktoś tu jeszcze okulary. Czy ja mam ostatnie pytanie, tak? Ewela, no to by wyglądało, bo pewnie już wiesz, którym skinem jestem. Tak, jak teraz nie odgadniesz skina, no to ja już odgadnę i będzie tutaj runda dla mnie. Czyli ja to mogę jeszcze wygrać w sposób taki, wiecie, no, że po prostu strzelę. Wydaje mi się, że Ewelina, jeśli nie ma włosów tutaj, jeśli nie ma nic zawieszone, jeśli, już nie pamiętam, co tam jeszcze było, tak szczerze, dziesiątki nie było, to Ewela jest pielęgniarką. Nie, ty jesteś nurkującą babeczką, także punkt dla mnie, a ja jestem tą taką babeczką, Chinką chyba. Nie powiedziałbym tego, lecimy do rundy numer 2. Runda numer 2, jako że Ewela wcześniej zaczynała, to teraz ja zaczynam. Pytania nie mogą się powtarzać, a skiny mamy te same, ale w różnych kolejnościach, żeby jeszcze bardziej nam zamieszać. Ewela, pierwsze moje pytanie, czy twój skin ma guziki? Czy twój skin ma guziki? Nie, mój skin nie ma guzików. Czyli jeśli Eweli skin nie ma guzików, to na pewno nie jest to pielęgniarka i na pewno nie jest to strażak i na pewno to nie jest pielęgniarka numer 2. Dobra, dużo rzeczy mi odpadło na samym początku. Ej, mam dobre pytanie, mam bardzo dobre pytanie, mam nawet dwa pytania. Nie wiem, które zadać, ale może najpierw to, czy twój skin ma takie rumieńce? Czy widać mu rumieńce? Czy mojemu skinowi widać rumieńce? Ja tu żadnych rumieńcy nie widzę, w sensie nie bardzo wiem, o co ci chodzi. W sensie takie kropki. Nie ma rumieńców, tyle ci mogę powiedzieć. Dobra, to ja sobie wykreślam. Mam na razie losowego tutaj skina, no bo nie mam zielonego pojęcia, którym skinem jest Rafał, więc biorę losowego. Ewelina, teraz moje pytanie brzmi, czy twój skin ma widoczne brwi? W sensie widoczne te kreseczki u góry. Nie ma brwi. No to pana Ronaldo również możemy sobie odznaczyć tutaj, proszę bardzo. Ewela, czekam na twoje pytanie. Moje pytanie jest takie, czy twoja postać ma jakiś hełm na głowie? Czy moja postać ma jakiś hełm na głowie? Nie ma hełmu na głowie. Nie jest to hełm, ale być może jest to czapka. Nie wiadomo. I w sumie ja bym mógł takie pytanie teraz zadać, Ewelina. Czy ty masz czapkę? Ale czapka. Tu są różne czapki, bo jest ta taka marynarza, jest hełm. Jest strażaka taki ten plastikowy. No, Ewelina, czy masz kolor niebieski w swoim skinie? O, to jest dobre pytanie i mam kolor niebieski. Także ja sobie na pewno mogę tutaj odznaczyć tą babkę w różowym i tak sobie popatrzę jeszcze. Okej, chyba wiem, którym jesteś. Co? Jak to jest możliwe? Ja zadałam dwa pytania i muszę sobie tutaj przeanalizować. Nie masz hełmu, czyli możesz być albo Ronaldo, albo gotujący, albo ten kapitan, albo ten taki gościu miner. Mi się wydaje, że to jesteś tym minerem, więc zadaję pytanie, czy masz świeczkę na głowie? Czy mam świeczkę na głowie? Nie mam świeczki na głowie, ale Ewela, pamiętaj, że ja mówiłem, że nie mam hełmu. Nie masz hełmu. Dobra, no to nie jestem na pewno tym minerem. Ewelinka, kolejne pytanie brzmi, jako że masz niebieskiego skina, to ja sobie tutaj jeszcze kuknę, o które skiny możemy dopytać. Jest to ten skin, ten skin, ten skin. I teraz tak, Ewelina, czy masz spodnie? Spodnie czy mam? Tak, czy masz spodnie? Ja się boję tutaj odpowiadać na takie pytania, bo to są wstydliwe, więc chyba ci nie mogę odpowiedzieć. No Ewelina, czy masz spodnie czy nie? Nie mam. Nie masz spodni, masz coś niebieskiego. Najgorzej. O, ty. Dobra, czyli ja muszę strzelać. Czyli czekaj, ja teraz muszę to przeanalizować. Czyli to nie jesteś ty, bo ma kask. To nie jesteś ty, bo ma kask. To i nie jesteś ty, bo ma rumieńce, ma rumieńce. Ten ma rumieńce, czyli albo ten i albo te tutaj trzy. Dobra. Strzelam, że muszę strzelać, bo ty już wiesz, która to ja jestem.
Jesteś kucharzem. Nie, nie jestem kucharzem. Wiesz, jakiego skina wybrałem na drugą rundę? Tego marynarza. Nie. W tego samego, co w pierwszej rundzie. 1-1, lecimy dalej. Runda finałowa, mamy po jeden, także no będzie, będą teraz emocje. Muszę to zastanowić się, muszę się poważnie zastanowić. Już dużo, bardzo dużo pytań było, więc nie wiem totalnie, jakie mam zadać, ale mam pytanie. Czy ty masz pasek, jakikolwiek pasek w pasie? Może to być jakaś chusta, jakaś taka z szalkami, albo pasek. Czy mam pasek? Nie mam paska, w sensie być może mam, ale na pewno jest niewidoczny ten pasek. Być może jest gdzieś pod spodniami, czy coś takiego, także paska nie mam. Ewela, moje pytanie brzmi, czy... Nie mam paska. W sumie można by tak było odbić piłeczkę. Ewelina, powiedz mi, proszę, czy widać u ciebie... nie bardzo mam pytania. Dobra, wiem już. Ewelina, czy masz włosy z grzywką, w sensie wypuszczone włosy tak na grzywkę w dół? Tak. Dobra, czyli na pewno ja wiem, że strażak odpada, to jest raz. Stop! Aha, no bo nie mogę od... Dobra, teraz ty. Właśnie, Rafał się tutaj zapędził. Czekaj, co ja w ogóle zapytałam? A, o pasek, o pasek. Więc ja teraz mam kolejne pytanie i też wydaje mi się, że to jest fajne pytanie. Czy ty masz korki na nogach? Czy ja mam korki na nogach? Nie mam korków na nogach. Nie jestem piłkarzem, tyle ci mogę powiedzieć. Moje pytanie brzmi, Ewelina, teraz dodam kolor. Czy w twoim skinie jest kolor żółty? Nie ma. Czyli Ewela nie ma koloru żółtego, ale ma grzywkę, więc no na pewno nie jest to strażak numer 2. Ej, a ja mam pytanie, nie było takiego pytania, czy masz coś czerwonego. Ja się tutaj zgapię od ciebie i zapytam, czy masz coś czerwonego. Mam coś czerwonego, a prawie każdy skin ma coś czerwonego, więc mega nie. Spoko, jak dla mnie. Nie. No jak nie, jak tak. Różowy już podbiega pod czerwony, żółty tak samo, bo to są bardzo bliskie kolory. Pamiętajcie o tym. Ej, czekaj, to w takim razie sobie tutaj skreślę to ten... Dobra, określam sobie tutaj tą babeczkę. Dobra, czyli mamy dwa skiny odznaczone. Ewelina ma te grzywki, nie grzywki. Strasznie się miesza, jak te skiny zostają. Dobra, jako że Ewelina ma grzywkę, a nie ma nic żółtego, to znaczy, że jest prawdopodobnie... czekajcie, nie ma nic żółtego, więc to by odpadało. Dobra, mam fajne pytanie. Ewela, moje pytanie brzmi, czy widać twoją skórę na rękach? Czy masz po prostu jakieś takie... wypustki. Ma, widać moją skórę na rękach. Aha, czyli odpowiadasz mi tak, dobra, okej, rozumiem. Teraz twoje pytanie, ja źle pytanie zadałem. Ej, w sumie jak tutaj sobie przeanalizowałam wszystko, jak tutaj tak gadałeś, to ja chyba wiem, którym ty skinem jesteś. Ale ja ci nie zdradzę jeszcze tego. Ja tutaj jeszcze pozadaję parę pytań, chociaż ty możesz tutaj ściemniać, ale dobra, zadaję pytanie. Czy ty masz brązowe buty? Czy mam brązowe buty? No właśnie, ale chodzi ci o jasny brązowy, czy o ciemny brązowy? No, czy po prostu o brązowy? No po prostu o brązowy. Dobrze, no to w takim razie mam brązowe buty. Odznacz sobie tam kogoś. No to w takim razie ja zadam też teraz takie pytanie. Ale muszę tutaj też się zastanowić. Czyli Ewela ma grzywkę. Czyli można powiedzieć, że jest kobietą. Czyli można powiedzieć, że Ewela ma sandały. Ewela, czy masz sandały? Nie. No, myślałem, że wybrałaś tego samego skina, co za pierwszym razem. Ej, mi zostały dwa skiny. Został mi ten i został mi ten. Także zadaję tutaj pytanie. A pytanie moje jest takie. Czekaj, guziki już były. Tutaj ciężkie... Ciężkie już, ciężko jest, bo nie wiadomo co zapytać. O, mam pytanie. Nie, o wąsy już było. Ej, ciężko już jest naprawdę. No to w takim razie, czy masz niebieskie spodnie? Czy mam niebieskie spodnie? Ale chodzi ci o taki jasny jeans, czy ciemny jeans? Bo, no nie wiem, no nie wiem jaki to jest niebieski, no w sensie... Taki nasycony. Nie, nie mam takiego nasyconego, czyli Ewela już prawdopodobnie wie, kim jestem. Okej, okay, Ewelina, ja strzelam. Strzelam, bo ty już odpowiesz pewnie. Więc ej! Ewela, jako... Słucham. Teraz dopiero ja sobie uświadomiłam, że jednak ty możesz być jeszcze tym. Ja wzięłam, że to jest niby pasek, ale w sumie to chyba nie jest pasek, chociaż nie wiem, no mam nadzieję, że to uznałeś za pasek. Bo jak nie, to mam przegwizdane. Ewela, ja w takim razie strzelam i uważam, że jesteś kobietą w pierwszym rzędzie. Drugi skin, fioletowe włosy. A czemu tak uważasz? No tak strzeliłem, bo wiem, że ty już wiesz, kim jestem. A ty jesteś kucharzem? No, jestem kucharzem. A ja jestem fioletową. Wygrałeś. Dobra, widzowie, czyli wygrywamy dzisiejszy odcinek. Zostawiajcie łapy, jeśli chcecie więcej, wpadajcie na te filmy i trzymajcie się. Cześć!